Zbliżają się święta wielkanocne. Chciałem się zapytać Ciebie o takie pierwsze wspomnienie, jakie Ci przychodzi do głowy. Ja tak nadmienię, przypomniała mi się taka historia, jak co roku mama nie pozwalała mi brać koszyczka, bo zawsze to się kończyło gdzieś tam wywrotką i rozbitą brodą. Oczywiście co roku ten koszyczek brałem i co roku ta wywrotka miała miejsce. A jak to było u Ciebie? Ja myślę, że mi się głównie kojarzy z lanym poniedziałkiem, bo to były takie czasy kiedyś, że na tym podwórku spotykaliśmy się w dużym gronie. Często wchodziliśmy z tymi wiaderkami też na miasto, także takie myślę, że najbliższe, jeśli chodzi o dzieciństwa, wspomnienia. Natomiast już w takim dorosłym życiu to kojarzy mi się, zwłaszcza przy tym dzisiejszym pędzie życia, z takim czasem spędzonym tylko i wyłącznie w gronie rodzinnym, gdzie możemy spokojnie porozmawiać, jakby podsumować ten czas, który jest za nami. Także myślę, że w ten sposób kojarzy. Codziennie tak naprawdę w Twoim życiu towarzyszy gdzieś tam piłka nożna. Powiedz, w tych dniach świątecznych uciekasz od piłki, czy podświadomie gdzieś tam na pilocie szukasz kanałów sportowych, żeby gdzieś tam na chwilę jednak zerknąć na zieloną murawkę i na piłkę? Na pewno staram się wyłączyć, ale kłamstwem byłoby powiedzenie, że zupełnie gdzieś tam te rzeczywiście po tych kanałach człowiek nie biega, ale jest to czas bardzo ograniczony, no, nieporównywalny z tym, który w normalnym życiu poświęcam na sport i, no, i to jest ważne, żeby, tak mówię, już raz wcześniej powiedziałem, żeby ten czas jednak poświęcić rodzinie, ale w wolnej chwili zawsze gdzieś tam zerknę, co się dzieje, bo w święta zawsze, jak to rozgrywki w różnych krajach, gdzieś tam dalej się toczą, więc wyłączamy się, ale nie w całości. Święta to przede wszystkim jedzenie i to się chyba na pierwszym miejscu kojarzy wszystkim Polakom. Powiedz, jako piłkarz pewnie jakieś tam miałeś limity dla siebie, żeby tej za dużo masy tej negatywnej nie przybyło ci podczas przerwy świątecznej. A teraz jako trener możesz sobie chyba troszkę poluzować, czy jak to w twoim wypadku jest? Jeśli chodzi o moją przygodę z piłką nożną, to miałem to szczęście, że nigdy nie miałem problemu z utrzymaniem wagi, więc jakby wszystkie te smakołyki, które wiążą się w Polsce ze świętami, mogłem spokojnie spożywać. No już teraz jest trochę inaczej. Znaczy, na pewno trzeba już bardziej uważać po 30 na to, co człowiek je, ale mimo wszystko i tak są to takie przynajmniej te 2 dni, gdzie staram się nie ograniczać i to, co przygotuje moja mama, to z miłą chęcią na pewno skosztuje w te święta. Za nami właśnie odbywa się trening grupy, która reprezentuje na turniejach Football Arenę. Powiedz, co im, co generalnie naszym wszystkim tutaj dzieciakom i im rodzicom możemy życzyć w tym szczególnym czasie. Ja myślę, że rodzicom to tak samo jak i sobie będę życzył tego, żeby to był czas spędzony w spokoju, żeby od tego pędu codziennego mogli to odpocząć, bo nawet widać po tym, jak przychodzą nasze zajęcia często i zostawiają swoje pociechy, uciekają gdzieś dalej w swój wir, swoich obowiązków. Tak życzę im tego, żeby w święta tego uniknęli jak najbardziej. No a cóż, naszym młodym pociechom to tak święta już tak dobrze nie rozumieją jak dorośli, do tego, żeby wrócili wszystkim cali i zdrowi. Natomiast te zajęcia, no i pełni wigoru, bo myślę, że jak te 3 dni przy tak młodym wieku, 3 dni bez piłki, no to jest bardzo, że bez treningu tutaj u nas jest, będzie to dużo, także wrócą tutaj podwójnie zmotywowani i z podwójnym wigorem ruszą do kolejnych treningów. Ja oczywiście dołączam się do życzeń i co? Po prostu wesołych świąt, zdrowych.